W dzisiejszym odcinku zobaczymy, jak powstają bioreaktory. Zaczynamy! Bioreaktory to specjalistyczne urządzenia zbiornikowe dla przemysłu spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego czy chemicznego. Nie mogą to być jednak zwyczajne zbiorniki. Dlaczego? Zawarta w nazwie cząstka bio wskazuje, że muszą sobie poradzić z żywą zawartością. Ich głównym zadaniem jest umożliwienie syntezy lub rozkładu substancji, w których aż roi się od bakterii, drożdży czy pierwotniaków. Czy to fermentacja, hodowla komórek, produkcja enzymów czy wytwarzanie biopaliwa. We wszystkich tych przypadkach należy zastosować specyficzne wymagania konstrukcyjne, wykończenie powierzchni, technologię wykonania oraz wyposażenie procesowe. Co to oznacza w praktyce? To, że w żadnym wypadku nie można dopuścić do kontaminacji, czyli zanieczyszczenia zawartości bioreaktora czynnikami zewnętrznymi, a także utrzymać niezbędne, specyficzne warunki hodowlane dla mikroorganizmów. Bezpieczny przebieg procesów wspomagany jest odpowiednim wyposażeniem procesowym, odpowiadającym m.in. za kontrolę pH, kontrolę temperatury procesowej czy stopień natlenienia hodowli. Wyposażenie powinno również zapewnić możliwość zaszczepiania lub podawania dodatków w sposób uniemożliwiający kontaminację zawartości bioreaktora. Wiemy już zatem, jak działają i do czego służą bioreaktory. Teraz zobaczymy, jak są produkowane. Przenosimy się do firmy Bockhardt Kates w Olsztynie. Pierwszy etap to projektowanie. Podstawowe elementy funkcjonalne bioreaktora to zbiornik z płaszczem grzewczo-chłodzącym oraz płaszczem izolacyjnym, zespół uszczelniająco-mieszający, układ filtracji i doprowadzenia gazów poprzez bełkotkę, sterylny układ oddechowy, układ kontroli i regulacji parametrów hodowlanych wraz z oczujnikowaniem. Podczas projektowania wykonywane są obliczenia wytrzymałościowe, niezbędne do prawidłowego określenia materiałów oraz weryfikacji założeń konstrukcyjnych. Na etapie weryfikacji procesu projektowego można zaprosić klienta, aby mógł w technologii wirtualnej rzeczywistości sprawdzić m.in. funkcjonalność i ergonomię instalacji. Projektując nasze urządzenia, ze względu na występującą różnorodność procesów biotechnologicznych, skupiamy się na indywidualnym podejściu do projektu. W tym celu wykorzystujemy na szeroką skalę nowoczesne narzędzia projektowe i kwalifikacyjne 3D, w tym narzędzia rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. Pozwalają one na lepszy i pełniejszy odbiór projektu. Klient może zobaczyć w przestrzeni wirtualnej gotowy i funkcjonalny model swojego urządzenia. Projekt gotowy, można przystąpić do produkcji. Płaszcz bioreaktora składa się z dwóch warstw blachy, głównej oraz nakładkowej. Obie ze stali austenitycznej oczywiście. Blacha nakładkowa jest bazowana, czyli precyzyjnie nakładana na blachę główną. Następnie na linii do produkcji płaszczy wykonywane są spoiny punktowe. Wzmacniają konstrukcję oraz ukierunkowują przepływ czynnika grzewczego lub chłodniczego. Im większe ciśnienie wewnątrz płaszcza grzewczego, tym siatka spoin powinna być gęstsza. Następnie na tej samej linii odbywa się spawanie krawędziowe w technologii TIG oraz łączenie obydwu warstw blachy. Uwaga, będzie gorąco! W łuku plazmowym powstaje temperatura około 20 tysięcy stopni Celsjusza. Ale cała technologia przygotowana jest tak, aby materiał nie uległ uszkodzeniu. Urządzenie spawa płaszcze grzewcze, wykorzystując zjonizowany strumień gazu. Dzięki zastosowanej technologii zminimalizowaliśmy odkształcenia spawalnicze, zachowując jednocześnie optymalną linię wtopienia. Tymczasem w procesie obróbki skrawaniem przygotowywany jest osprzęt bioreaktora, wzierniki, mieszadła, kruśce, konsole napędów i wały. Wracamy do spawania, tym razem orbitalnego. Łączone są elementy obiegu procesowego, czyli całe orurowanie bioreaktora. Wszystko dzieje się automatycznie. Teraz na specjalnej czterorolkowej maszynie odbywa się proces formowania płaszcza. Co najważniejsze, praktycznie bez strat materiałowych. Uzyskiwany jest odpowiednio skalibrowany kształt. Jest to niezwykle ważne, ponieważ bioreaktor musi być odporny na szerokie zmiany ciśnienia, związane m.in. ze zmianami temperatury sterylizacji i procesu.
a więc im bardziej okrągły kształt, tym większa odporność na działanie ciśnienia i podciśnienia. Czas na spawanie liniowe, łączące dwa końce zawiniętego płaszcza. W tej maszynie można zastosować aż cztery technologie spawania: plazmową, soft plasma, TIG oraz arc TIG. Mamy przygotowane już niemal wszystkie elementy, przenosimy się jeszcze na wyoblarkę. Tu formowana jest dennica stanowiąca zamknięcie płaszcza. Niezwykle ważnym procesem jest szlifowanie powierzchni i spoin tak, aby ułatwić mycie. Całość znów jest spawana. W zakładzie Bockart Kates produkowane są bioreaktory, które mają do 4 metrów średnicy i do 10,5 metra wysokości. Mogą stanowić samodzielne urządzenie lub element większej instalacji. Na koniec jeszcze badania sprawdzające jakościowe i kontrolne. Gotowe. Klient może odebrać gotowe urządzenie. Odbiór może się odbyć zdalnie dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości. Oprócz tego może zamówić w Bockart Kates takie produkty jak instalacje procesowe lub modułowe, mieszalniki procesowe homogenizujące czy stacje mycia.